Trenerze, gratulujemy zwycięstwa i prosimy o krótkie podsumowanie dzisiejszego meczu. Dziękuję za gratulacje. No myślę, że tutaj bardziej chłopcom trzeba pogratulować, ponieważ troszkę zdrowia zostawili dzisiaj na boisku. Podsumować. No uważam, że troszkę zdrowia trzeba było zostawić. Ciężko stwierdzić, ponieważ mieliśmy sytuację, mieliśmy zestawów fragmentów dosyć dużo, mieliśmy zgrania sytuacje również groźne, aczkolwiek no pod koniec meczu, jak i również w całym meczu Wisła, Sandomierz miała sytuacji sporo, także tutaj bym podsumował to bardziej wyrównane, aczkolwiek my jesteśmy, że tak powiem, ze środka tabeli, oni są liderem, spodziewałem się tutaj naprawdę czegoś więcej z ich strony. Z drugiej strony jest tak, że no u nas boisko jest troszeczkę nierówne i się ciężko gra. Tutaj na boisku równym no troszkę było nam łatwiej. Z drugiej strony my u nas boisko jest małe, tutaj jest duże. Oni tutaj widać, że troszkę nas przeważali pod względem, że tak powiem, motorycznym, technicznym, ale no niewiele jest dziepko. Dosłownie naprawdę jest dziepko. Nam się udało ukuć bramkę z tego fragmentu, tym bardziej, że jest to zawodnik, nasz lewy pomocnik, niski zawodnik, sprytny, zwinny, udało mu się wejść, zdobył. Kolejną bramkę mógł zdobyć Michał Różnego, również z tego fragmentu, no trudno, nie udało się. Dzisiejsze spotkanie no, nie należało do takich najpiękniejszych dla kibiców, tak żeście trochę tam zachowawczo żeście grali. Taktyka była przyjęta. To znaczy, że tak powiem, ja nie widziałem zespołu, tak, jak nie miałem możliwości podglądania. Z tego, co mi opowiadają tutaj zawodnicy, czy tam dzwonię do jakichś znajomych osób, no powiedzieli mi, że grają tak, a nie inaczej. No i starałem się do tego dostosować. Nie uważam, że jakoś trzeba bronić się, a nie atakować. Po prostu trzeba pośrodkować. No i trzeba dostosować taktykę do swoich zawodników, do przeciwnika. I uważam, że nam się dzisiaj udało zrealizować. Oni nasze szczęście nie ukuli. Bramki my zdobyliśmy. No i mamy 3 punkty, w co pewnie nikt nas nie wierzył. No ale mamy. Dobrze, dziękuję bardzo za wypowiedź. Trenerze, no dzisiaj nie udało się zwycięstwa. Proszę o krótkie podsumowanie. No myślę, że jak chyba wszyscy kibice, ja też jestem załamany tym wynikiem, tak samo jak moja drużyna, bo tutaj rozwieję wszelkie jakieś wątpliwości, niedomówienia, że Wisła nie chce awansować, Wisła chce awansować i to jest jej celem, a to, że czasami drużyna przegrywa, to świadczy tylko, że są normalni ludzie, to nie są maszyny i dzisiaj po prostu wyszliśmy na boisko, okazało się, że drużyna Radoszyc była drużyną dobrze zorganizowaną, my straciliśmy bramkę po samym fragmencie gry, gdy już uczulałem zawodników po raz enty, żeby tych bramek z tych stałych fragmentów gry nie stracić. No stało się. Drużyna Radoszyc poza tym, że postawiła tak zwany autobus w polu karnym i broniła się wykopując piłkę, niczym się innym nie wykazała. No ale to była 3 punkty i chwała jej za to. Myślę, że o to chodzi w piłce, że kto strzela bramki, ten wygrywa mecz. Dokładnie. Sytuacja się jeszcze bardzo nie skomplikowała po dzisiejszym remisie w szczycie tabeli. Czyli jest dalej, że jesteście i dalej walczycie. Tak, ale ja cały czas podkreślam, że tu mamy grać, zostały nam 4 mecze i można w nich zdobyć 12 punktów. I nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, że wygramy wszystkie mecze. Ja zakładam, że my te mecze wygramy, ale dzisiaj też zakładałem, że zdobędziemy 3 punkty. Nie udało się. No, przecież zawodnikom głów nie pourywam, nie rzucam granata do szatni. No, chłopcy wychodzą, chcą, niektórzy pracują, niektórzy dzisiaj byli w pracy, przyszli do 15 zmęczenia. To jest 4. liga, liga amatorska. Nie, to jest z takimi faktami trzeba się liczyć. Ja ich szanuję, bo oni na treningach dają siebie wszystko. Jeżeli na meczach dają siebie wszystko, nie mam pretensji do ich zaangażowania. Po prostu czasami brakuje umiejętności. Dobrze poukładana dziś obrona Partyzanta dużo problemów wam sprawiła, bo to bardzo trudno wam było wyjść do pozycji. Tak. Brakowało takich szybkiego rozegrania piłki. Zabrakło jakichś takich piłek prostopadłych. Ja myślę, że to też w jakimś stopniu tak to ustawienie tej drużyny tak zdeterminowało nasz styl gry, że po prostu już w końcówce troszeczkę nerwowo zaczęliśmy po prostu wbijać piłkę w ich pole karne, licząc na to, że tam może Grzesiek Grzeszutek, Jarek Pocholarz strzelą coś z głowy i jakoś zdobędziemy 1 punkt. No niestety nie udało się i siedzimy teraz, mamy głowy zwieszone, ale w niedzielę jest następny mecz i mam nadzieję, że go wygramy. Dobrze, dziękujemy trenerze.